Donald Tusk zrezygnował z kandydowania i próbuje chyba zastosować manewr podobny do manewru Putina, który postanowił, że zostanie premierem, a na prezydenta wyznaczy pewien substytut, kogoś zastępczego, kogoś second handu. I to się tam udało. Tam rzeczywiście ten wskazany przez Putina kandydat został prezydentem, tyle tylko, że w Polsce to się chyba nie uda. Dlaczego? Dlatego, że Polacy to jednak nie Rosjanie i my praktykowaliśmy demokrację długie setki lat, podczas kiedy Rosjanie mieli okazję poćwiczyć demokrację właściwie między lutym a październikiem 1917 roku, no i parę lat po 1991 roku. To, na co dali nabrać się na Rosjanie, w moim przekonaniu nie przejdzie w Polsce. To jest pomysł naprawdę rodem z Kremla. Podobieństwa między Putinem a Tuskiem są naprawdę małe, chociaż złośliwcy uważają, że uroda obu panów jest porównywalna. Ale to się po prostu nie ma prawa udać, bo nie da się po prostu wymyślić takiego schachermacher, takie fikumiku, które świetnie wygląda w gabinetach politycznych i doradczych Platformy Obywatelskiej, tylko że trochę gorzej sprawdzać się będzie prawdopodobnie w realnym życiu, w realnych wyborach. Dlatego tę decyzję, tę próbę zmiany, ten pomysł Donalda Tuska skwituje jednym zdaniem zapożyczonym z pewnego filmu, a mianowicie: nie znamy te numery, Tusku.